A ta historia z tym, jak to się mówi, z tą Polonią Bydgoszcz, może bym nie poszedł, tylko mnie, jak to kiedyś powiedziałem w gazecie, w Panoramie Leszyńskiej, złapali mnie na legitymację. Ja byłem w ciągu, można powiedzieć, 10 dni przyjęty do milicji wtedy, nie? Dałem swoje zdjęcie, byłem na takich badaniach psychotechnicznych, zakwaterowany tam w hotelu byłem, na 2 dni, po południu idę i pułkownik mi wręcza przyjęcie do milicji i tym mnie, można powiedzieć, tak złapali, bo też nie wiadomo, czy jeszcze bym tu się z Leszem nie dogadał. A z drugiej strony jeszcze muszę powiedzieć to jedno, że coś dostałem na papierze od wicewojewodziny pani Krumlej mieszkanie na ulicy Studziennej M5. To było w 83 roku, w styczniu. Ja wróciłem w 88 roku z Bydgoszczy do Leszna. Ten blok dopiero został oddany. Także zostałem nabity w butelkę, jak to się mówi, nie? Także nie było tego bloku. Dopiero jak wróciłem w 88 po skończeniu kariery w Bydgoszczy, dopiero ten blok powstał. Czy łatwo było zmienić wtedy barwy klubowe? Nie było łatwo. Teraz dzisiaj ma każdy zawodnik kontrakt podpisany i zmienia sobie kiedy chce. I do tego roku ma kontrakt i odchodzi, albo na wypożyczenie może iść. A wtedy niestety takie przypadki były bardzo jednoznaczne i tym bardziej ja miałem półroczną karencję za to. Jeszcze, no właśnie, wiązało się to też z karami. Tak, półroczną karencję miałem i wtedy od pół sezonu dopiero zacząłem jeździć. Jeszcze był taki aneks, że nie mogę wystąpić przeciwko Unii Leszno, nie? Czy tam w bydgoskiej Polonii wszystko pasowało, jeżeli chodzi o tor, o zdobycze punktowe? Czy Ryszard Buźkiewicz był tak samo uwielbiany w Bydgoszczy jak w Lesznie? No oczywiście, że tak. Poszedłem tam do Polonii Bydgoszcz, żeby pomóc temu klubowi. Właśnie w tym pierwszym roku jeździliśmy baran z Grudziądzem, takim lokalnym rywalem. Z lokalnym rywalem, wtedy co Unia właśnie ten mecz, który w Rzeszowie... remisowy. To też jest takie pytanie. Remisowy ten mecz był i wtedy mieliśmy 2 mecze baranżowe. Wtedy jeździł w barwach Grudziądza Feld i Andrzej Cichy. Także jak na pierwszy mecz baranżowy się nie odbył, bo warunki atmosferyczne nie pozwoliły, ale w drugiej już osłonie był ten mecz. Pamiętam jak dziś, jak zajechaliśmy na ten stadion, tam jak kibice opowiadali, to tam od soboty już ludzie siedzieli na tym stadionie, miejsca sobie rezerwowali. Ja mówię, że ja na mistrzostwa świata jakiś piłkarski jestem, czy coś w tym rodzaju. No ale wygraliśmy, w 2 meczach zdobyłem po 13 punktów, także... Przypomnijmy, że to było już ponad 30 lat temu. Tak. Mamy kolejne pytanie od jednego z naszych czytelników portalu regionu.wwlk.pl, od szarżującego byka. Czy podziela pan moje zdanie, że obecnie czołowi zawodnicy jeżdżą tylko dla gratyfikacji finansowych i turnieje typu finał indywidualnych Mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski par klubowych omijają szerokim łukiem? Przecież w lidze zarabiają tyle, że mogliby odjechać te imprezy dla kibiców, których kluby dostają za te zawody nagrodę za pierwsze i drugie miejsce w Ekstralidze. Myślę, że za pana czasów zawodnikom zależało na tych tytułach, a dzisiaj niestety zależy im tylko na złotówkach. No, muszę powiedzieć, finał Mistrzostw Polski w Lesznie w 81 roku, gdzie jechałem dodatkowy bieg z Edwardem Jancarzem. Pamiętam jak dziś, piątek, 2 opony na ramienia, motocyklem do Osiecznej wycinałem, żeby mieć oponę na Mistrzostwo Polski. Żeby mieć opony na Mistrzostwo Polski, nie tak jak dzisiaj, że na treningi zawodnicy próbują na nowych oponach, wtedy na finał Mistrzostw Polski musiałem sobie sam kombinować, żeby mieć oponę na finał, jak to się mówi, po jednej stronie, bo teraz jest koło przewracane, także nie potrzeba, to wtedy trzeba było sobie kilka kół uszykować, bo był wentel z boku. No a odnośnie tego, kiedyś tak więcej dla tego sportu można powiedzieć, bo każdemu zależało, żeby pisało, że tam zdobył Mistrzostwo Polski, czy w jeździe parami, no bo w tym, jak widać, że w tych parach, no to już zawodnicy całkowicie odpuszczają, że przyjeżdżają na przykład tacy, tym bardziej, że kluby dostawają w nagrodę za mistrza Polski, dostawają indywidualne Mistrzostwo Polski, a za wicemistrzostwo dostawają pary. No i jak się okazuje, ten finał Mistrzostw Polski par jest okrojony
że przyjeżdżają dwie pary naprawdę silne, a reszta to tak traktuje po macoszemu, także no jest tak jak jest, no i my tego nie zmienimy i co zrobić, trzeba żyć dalej. Podobnie było do pewnego momentu ze Złotym Kaskiem, zmieniło się to nieco wtedy, kiedy Złoty Kask został też finałem eliminacji krajowych do Grand Prix. No tak, bo wtedy były rozgrywane 5 albo 6 takich finałów o Złoty Kask, potem były zaś jednodniowe finały o Złoty Kask, no wszyscy, cała czołówka, bo tu można pośledzić na przykład pary, no wszystkie kluby wystawiały najsilniejsze zespoły. Kolejne z pytań od jednego z naszych kibiców. Panie Ryszardzie, z którym z zawodników kumplował się pan jeżdżąc w Unii Leszno, a z którym jeżdżąc w Polonii? Jak to z tymi przyjaźniami było? No tak, można powiedzieć tak, o, z Romanem Jankowskim najwięcej, bo najwięcej jeździłem, bo i eliminację do Mistrzostw Świata razem, także i na zgrupowanie do Fergany, do Związku Radzieckiego, także trochę razem przeżyliśmy, tym bardziej, że licencje robiliśmy razem, zaczęliśmy to uprawiać, także tam, mówię, najwięcej z Romanem Jankowskim tu w Unii Leszno za ten, a w Polonii Bydgoszcz tak z Wolkiem trochę, można powiedzieć. Tu pytanie związane też z Lesznem i z Polonią Bydgoszcz. Które mecze były dla pana bardziej stresujące jako zawodnika? Unii Leszno z Falubazem czy Derby Pomorza Polonia Apator? Czy ja wiem, nie było tak aż wtedy, teraz takie, bo to można powiedzieć, nakręcają kibice to wszystko, nie? Kiedyś może nie było tak, aż Unia Leszno, Faluba, Zielona Góra. Więcej można powiedzieć, tak było tam na Wybrzeżu, na tym Apator Toruń i Polonia Bydgoszcz. Także za moich czasów muszę powiedzieć, że w 1986 roku, 1 maja wygraliśmy mecz w Apatorze. To pierwszy raz wtedy Polonia wygrała. Także byłem jednym, którym przyczynił się do wygrania tego meczu. Panie Czardzie, czy przypomniały się panu jakieś anegdoty związane z życiem klubu, stosunkami między zawodnikami, wówczas atmosferą tych wyjazdów, czy coś możemy oczywiście o tej porze sprzedać na antenie tutaj radia? No oczywiście, że były pomeczowe zawsze. Ja zawsze jako, można powiedzieć, niepijący, no to po meczu zawsze tam zawodnik sobie wypił, czy piwo, czy to, no to ja byłem tak zwanym kierowcą, nie? I tak było tam. Było, jednym słowem, było fajnie. Była zgrana taka paczka i wszyscy jeździliśmy razem na mecze i wszyscy, później już co jeździliśmy z samochodami, ale tak w większości był autobus. A ten właśnie słynny autobus, który no niekiedy musiał przejechać z Leszna do Rzeszowa czy do Krosna? No, to tam trzeba przyznać, że ten, to ja już nie tego, bo później już ja poszedłem do Polonii Bydgoszcz, a tu zawodnicy jeździli dalej tym autobusem. Także i maskotki mieli ładne i wszystko. Rozumiem. Gdybyście państwo mieli jakieś pytania do naszego gościa, proszę śmiało dzwonić.